I teraz kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to właśnie ten zasilacz. Tak, szukamy przewodu, już Wam wcześniej mówiłem, przewód od płyty głównej i zawsze tutaj, gdzie jest ten dzyndzelek, haczyk, czwarty przewód, czyli ten zielony, to jest przewód sygnalizacji. I zrobiłem taki malutki tylko przewodzik. Zalutowałem go cyną i będzie można sobie podłączyć czwarty. Trzeba go dobrze wcisnąć. Dobra, siedzi dobrze. No i pod któryś czarny przewód, na przykład pod ten. Widać. Czyli pokażemy temu zasilaczowi, że jest sygnał, tak jak motherboard pokazuje. To jest to najważniejsze. No i tutaj obojętnie którym przewodem mogę podpiąć, czy tym, czy tymi przewodami, to już jest obojętnie. Podłączę na razie tym, żeby w razie jak spalę cokolwiek, to tamte przewody zostaną. I zobaczcie, co sobie zrobiłem. Od starej baterii, po prostu żeby nie kombinować, żeby mieć jeden kabel, od starej baterii zostawiłem sobie właśnie przewód. Tutaj tylko te bananki 2 mm. Tu. Bananki 2 mm przylutowałem. I teraz zrobię coś takiego, że ten kabel, który używałem do tej baterii, będzie kablem takim podwójnym, czyli do ładowania i baterii, i na przykład właśnie zasilacza. Podłączam go w ten sposób. Sprawdzę tylko jeszcze, czy na pewno czarny jest z czarnym, czerwony z czerwonym, i wtedy już mogę sobie tutaj podłączyć go, ale sprawdzimy multimeterem. Oto jest nowy multimeterek, którym sprawdzimy, czy to wszystko działa. Chcemy sprawdzić wolty. Mamy tutaj wolty, prąd stały. Test na bateryjce. Na bateryjce pokazuje dobrze. Więc teraz biorę kabel od zasilacza. Podłączony. Świeci na zielono. O, włączył się wiatrak. Nie wiem, czy będzie widać. Świeci się na zielono, wiatrak się włączył, czyli jest... Czyli pokazało, tak jakby motherboard, że płyta główna, że działa. No i teraz spróbujemy sprawdzić wolty. 11,93, mam nadzieję, że widać, czyli 12 V jest na zielonym, na żółtym kabelku, i na czerwonym powinno być 5. Tak, jest prawie 5, więc właśnie o to nam najbardziej chodziło. Dobra, spróbuję go teraz odłączyć. Przestał działać. No i podłączam go tak, jak chciałem, czyli pod 12 V. Tą ładowarką właśnie możemy
Ją możemy zasilić, jeszcze sprawdzę, na 100% od 7 do 32 V, więc 12 V jest prawie że idealnie. Czerwony to będzie pod żółty, czarny pod, czarny. I fajne te bananki są, fajnie to weszło. Zrobię tu sobie jakiś taki w miarę porządek, żeby to było widać. Dobra, włączę. Włączę ten zasilacz. No i podłączam ładowarkę. Zadziałała. Pokazuje mi 1,8 V z tego zasilacza. No i znów podłączymy tą bateryjkę i sprawdzimy, jak ona tutaj działa. V pokazuje. Jeśli tego nie widać, to uwierzcie mi na słowo. Robimy start. No i się ładuje. No i się ładuje. No jest fajnie. Dobra, to jest ta bateryjka. Jeszcze podłączę jakąś mocniejszą. Powiedzmy czterocelową grafena. Ona nam pokazuje 15,9, 3,9 V, czyli ona jest rozładowana. I zobaczymy, jak zareaguje ta ładowarka i zasilacz na nią. Pokazało 3,9, 3,9, 3,9, 3,9. Wszystko ładnie. 4S to jest 1,3, więc 1,3 ampera. Robię start. No i nam się ładuje. Właśnie zobaczymy teraz omy. Po chwili nam pokaże w końcu oporność tych baterii. Wreszcie 723 W, czyli ładnie, ładną moc daje. A ta ma 21 W, czyli niewiele, niewiele mniejsza. Jest oporność pokazana 14, 15, 18, 15, czyli jest super. Zrobię stop. Spróbujemy ustawić na 2,6, czyli prądem 2C. Nie polecam takim prądem ładować. Wiadomo, że te baterie już mogą być ładowane takim prądem, ale najlepiej, najbezpieczniej ładować jest prądem 1C, czyli tak jak 1300 mAh jest to 1,3 amperem. To jest najbezpieczniejszy prąd. Ładuje, bardzo dobrze ładuje. No i bardzo szybko. Ale mnie ciekawi jeszcze oporność tej baterii czterocelowej Nanotech Turniji. Teraz nie pokażę, musimy zrobić start. Chwilę odczekać,
A jak zasilacz? Zasilacz zimny. Kompletnie zimny. Więc jest super. Będę musiał sobie zrobić jakieś stacjonarne miejsce. O, ta bateria ma ponad rok. Już naprawdę ponad rok. Jest leciutko spuchnięta, bo nie oszczędzałem jej. Ale oporność ma całkiem przyzwoitą. 7,8, 6,2, 7, 8,5. Czyli naprawdę przyzwoitą oporność i jest naładowana. Dobra, i to by było tyle w tym odcinku. Już wiecie, jak zrobić sobie do ładowarki fajny zasilacz 300-watowy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, na razie, cześć.